Poniedziałek, 34 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Apokalipsy święty Jan opisuje, że zobaczył w swej wizji baranka stojącego na Syjonie. Syjon to jest miejsce, gdzie znajdowała się w Jerozolimie świątynia. W świątyni składano ofiary, ale ten baranek stoi. Tym barankiem w Apokalipsie jest Jezus Chrystus. Więc z jednej strony jest On ofiarą, ale z drugiej strony jest On Bogiem obecnym. Obecnym Bogiem z nami. Nie tylko, że On jest obecny na Syjonie, ale razem z Nim jest jakaś tajemnicza liczba 144 tysięcy opieczętowanych. Była już ta liczba w 7 rozdziale Apokalipsy, oznaczająca mnogość ludzi, 12 pokoleń razy 12 razy 1000, 144 tysiące. Jakaś nieprzeliczona rzesza i oni śpiewają pieśń nową, której nikt nie jest w stanie powtórzyć. Jaka to jest pieśń? Ojciec Augustyn Jankowski w komentarzu mówi, że tylko Kościół jest w stanie tę pieśń zrozumieć, bo to jest pieśń śpiewana przez Kościół. Kościół jako nowe ciało Chrystusa Baranka, ma do przekazania pewnego rodzaju objawienie, Ewangelię, prawdę, wartości, której nikt inny nie jest w stanie przekazać i ma obowiązek wyśpiewać taką chwałę Bogu, której nikt inny nie jest w stanie wyśpiewywać i oddawać chwały Bogu. Jest Jezus Chrystus obrazem Boga niewidzialnego. Jest Kościół nowym Izraelem. Jest to wszystko rzeczywistość, która w Apokalipsie jest czymś nowym, ale czymś, co jest nadzieją świata. Czymś, co pokazuje, że jest celem tego świata. Co pokazuje jakąś pewnego rodzaju płaszczyzną. Dlatego nam tak bardzo zależy na Kościele. Dlatego nam tak bardzo zależy na Jezusie. Bo chcemy należeć do tego, co jest istotą świata. Chcemy należeć do tego, do tej przestrzeni objawienia, która mówi prawdę, ostateczną prawdę o człowieku, o świecie, o wszechświecie. Psalmista mówi o tym, że do Pana Boga należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. I używa takiego zdania: albowiem On go na morzach osadził. Pan Bóg na morzach osadził cały świat. Bardzo ciekawe, bo my dzisiaj wiemy, że no nie na morzach jest cały świat osadzony. Wtedy, według ich pojęcia, ziemia była osadzona na jakichś palach. Pod spodem było morze. I autor pisze o tym, co myśli, co sądzi, co zna z geografii. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to jest kłamstwo, to jest błąd. Takich błędów jest w Biblii trochę, takich kłamstw jest w Biblii trochę, ale nie możemy nazwać ich błędami czy kłamstwami, bo oni tak mówili, jak widzieli. Tak mówili, jak było to napisane, jak się nauczyli wtedy od ludzi, którzy ich uczyli spraw związanych ze światem. Więc to nie jest tak, że Pismo Święte zawiera wszystkie prawdy absolutne, takie, że one nie są do podważenia. Ono nie jest podręcznikiem geografii, nie jest podręcznikiem do fizyki. Jest jednak pewnego rodzaju częścią historii, która mówi, w jaki sposób ludzie wtedy pojmowali świat. Stąd szalenie ważne w Piśmie Świętym jest to, żeby się umieć oddzielać te rzeczy, które przemijają, które nie są prawdziwe, od spraw, które są nieprzemijające, które są zawsze prawdziwe. Na tym polegają nauki biblijne, na tym polega też cała tradycja Kościoła, staranne odczytywanie znaków, na tym polega też w pewnym sensie więź czy posłuszeństwo magisterium, żeby określić i na ile jesteśmy w stanie określić, jaka prawda w Biblii jest nam przekazana przez Boga, prawda niezmienna, prawda zawsze stała i prawda, która pochodzi od Boga, nie tylko od ludzi. To uczy oczywiście trochę pokory i takiej świadomości, że tak, staram się poznać, odbieram to, co czytam w Piśmie Świętym do siebie, ale do Kościoła, do życia, ale też zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy mogę nie rozumieć, albo że pewne rzeczy nie do końca będę wiedział, czy to tylko człowiek mówił, czy przez tego człowieka mówił rzeczywiście Pan Bóg. Ewangelia jest o wdowim groszu, doskonale wszystkim nam znana. Zawsze sobie zadaję pytanie, czemu Pan Jezus nie kazał te pieniądze jej oddać? Albo czemu nie powiedział, bogaci dali więcej, to już ty jesteś zwolniony od podatku? Albo czemu nie powiedział, ta świątynia zostanie zburzona, nie wrzucaj pieniądze, bo to się nie opłaci? Albo czemu nie powiedział, że przecież to i tak jest jakoś dla kapłanów, a oni przecież pieniądze mają? Jezus pochwalał Bogą wdowę. Bo bogactwem człowieka jest to, że się potrafi podzielić, nawet jeżeli ma mało. Bogactwem człowieka jest to, że potrafi się podzielić, nawet
jeśli ma mało. To jest istotą życia. Żebyśmy się dzielili. Żebyśmy jednak myśleli kategoriami, że ja powinienem dawać, a nie myśleć kategoriami, ile powinienem od innych dostać, nawet jeśli jestem bardzo, bardzo ubogi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.